No to Sebastianie, oddaję Ci głos i słuchamy, co nowego w gospodarce. Dzień dobry, witaj Jaśmino, dzień dobry, witajcie drodzy słuchacze. Ja nadaję dzisiaj z mojego prywatnego studia na ulicy Bluszczańskiej w Warszawie. Bardzo mi miło się znów z Państwem słyszeć. Dzisiaj opowiemy trochę o ludziach najbogatszych i tym, jak radzą sobie w kryzysie. Proszę Państwa, jest takie powiedzenie, że nie można zmarnować porządnego kryzysu. Pada ono najczęściej z ust polityków, ale niektórzy, na przykład chociażby niezbyt życzliwa kapitalizmowi Naomi Klein, autorka zakurzonej już odrobinę książki No Logo, zwykli wkładać je w usta kapitalistów, właśnie owych najbogatszych ludzi świata. Jak się zatem ci najbogatsi przedsiębiorcy świata mają w dobie pandemii, jak się mają Gatesy, Buffety, Bezosy i różnego typu maski? Proszę Państwa, zgadli Państwo, nie daj gorzej. Chociaż oczywiście obrazek nie jest czarno-biały. Zacznijmy od króla biznesowego parkietu, od Jeffa Bezosa, czyli założyciela i szefa największego targowiska świata, serwisu Amazon. Pandemia zastała Bezosa ze 130 miliardami dolarów na koncie. Na koncie to oczywiście metafora, bo przede wszystkim w akcjach. Jak wyliczył magazyn Forbes, dzisiaj Bezos jest, proszę Państwa, bogatszy o około 20 miliardów dolarów. Akcje jego firmy wzrosły aż tak bardzo od początku pandemii koronawirusa. Złośliwi mówią, że Bezos jest łysy i bogaty dlatego, że nie chce płacić fryzjerom, czyli że jest po prostu skąpy. A coś w tym musi być. Bezos jest faktycznie skąpy, tutaj cudzysłów, w ściśle biznesowym sensie. Jedną z odmian biznesowego skąpstwa jest optymalizacja. W sektorze e-commerce, czyli handlu internetowego, bycie wybitnym optymalizatorem to gwarancja sukcesu. Trzeba optymalizować procesy, by zajmowały jak najmniej czasu. W korpomowie procesy to po prostu segregowanie towaru na półkach i adresowanie paczek w przypadku Amazona. Bezos zatrudnia do tego, uwaga, 840 tysięcy osób na całym świecie. 840 tysięcy osób. Niektórzy twierdzą, że centra logistyczne Amazona to obozy pracy ze względu na warunki. No ale to by znaczyło, że Bezos znalazł niemal milion desperatów, którzy w dodatku coraz wydajniej dla niego pracują. Mało prawdopodobne. W zeszłym roku Amazon zanotował 280 miliardów dolarów przychodu. I to jest, z grubsza rzecz biorąc, połowa PKB Polski. W tym roku będzie jeszcze lepiej, jeżeli utrzyma się trend z pierwszego kwartału, w którym obroty wzrosły o ponad 26%. Oczywiście to się przełoży na zysk, ale najlepsze jest to, że Bezos w takiej odezwie do akcjonariuszy zapowiedział, że wszystkie zyski operacyjne z ostatnich miesięcy skieruje na kwestie związane z koronawirusem. Mowa o około 4 miliardach dolarów, które zostaną przeznaczone na zabezpieczenia dla pracowników, na dezynfekcję magazynów, czy też na opracowanie własnych systemów testowania na obecność wirusa. Ci źli kapitaliści, prawda? No ale zostawmy już Bezosa, pomówmy o Midasie. Warren Buffett, również jeden z czołówki najbogatszych ludzi świata, król inwestorów fundamentalnych, przeciwnik prostej, mechanicznej spekulacji, autor niezliczonych bonmotów na temat rynku finansowego, to on nazwał swoją drogą po kryzysie 2008 roku instrumenty pochodne bronią masowego zniszczenia. No można powiedzieć, że to filozof inwestowania. Niestety kryzys filozofów i ich rozsądnego na co dzień podejścia nie nagradza. Lockdown zamknął fabryki, w które inwestował Buffett, więc miliarder stracił. Proszę Państwa, w 2019 roku pod koniec Buffett miał majątek wart około 89 miliardów dolarów. Dzisiaj to już tylko 72 miliardy, czyli niecałe pół roku stopniało ono 17 miliardów dolarów. Czy Warren Buffett z tego powodu załamuje ręce? Chyba nie. W liście do akcjonariuszy swojego funduszu z 2016 roku, fundusz nazywa się Berkshire Hathaway, Buffett pisał:
Co dekadę ciemne chmury zasnuwają gospodarcze niebo, ale szybko spada z nich złoty deszcz. Także Buffett przyzwyczajony jest do kryzysów i dzisiaj wygląda na spokojnego. Jego fundusz ma na koncie obecnie około 130 miliardów dolarów gotówki w obrocie, ale nie inwestuje ich. Buffett czeka. Co więcej, część z tej gotówki pochodzi ze sprzedaży udziałów w branży lotniczej. W kwietniu Buffett pozbył się ze w sumie około 6 miliardów dolarów akcji American Airlines, Delta Airlines, United Airlines i Southwest, czyli wyprzedał część aktywów. Inwestycja w linie lotnicze była błędem, mówi otwarcie, ale właściwie jako 89-latek może pozwolić sobie w biznesie na szczerość. To niecodzienny, nie każdy ma ten taki luksus. W każdym razie, Buffett uważa, że branżę lotniczą czekają wielkie kłopoty, przekonuje, że nawet jeśli wolumen pasażerów wróci do 70 czy 80% poziomu sprzed koronawirusa, to przewoźnicy zostaną ze zbyt wieloma samolotami. No i dlatego nie inwestuje i wręcz, używając brzydkiego słowa, deinwestuje w linie lotnicze. Mimo że jego fundusz zanotował już pandemiczne straty w wysokości 50 miliardów dolarów, Buffett pozostaje optymistą, przynajmniej względem Ameryki, i mówi tak. Nic nie może w zasadzie zatrzymać Ameryki. Amerykański cud, amerykańska magia zawsze trwała i tak będzie ponownie. No pięknie. A swoją drogą, dlaczego polscy przedsiębiorcy nie wyrażają się tak entuzjastycznie o własnym kraju? Tak tylko podpowiadam temat do wieczornych przemyśleń przedsiębiorcom. Raczej premierowi Morawieckiemu. Wróćmy do najbogatszych, do których premier nie należy. Moglibyście państwo pomyśleć, że dla najbogatszych to pieniądze są najważniejsze. No, trudno o większy błąd. Dla takiego Billa Gatesa na przykład ważniejsze od pieniędzy jest wasze zdrowie. Trudno w to uwierzyć, wiem. W końcu Gates znany jest głównie z tego, że jego wieszający się system operacyjny wysyła ludzi na OIOM, ale tak jest naprawdę. Zresztą już od 2014 roku nie powinniśmy kojarzyć go z Microsoftem, a z fundacją charytatywną, której dzisiaj poświęca się już, jak to dziwnie zabrzmi w odniesieniu do miliardera, na pełen etat. Pod względem skali filantropicznego działania Gates prześcignął już nawet fundację założoną przez Rockefellera. Jego NGOs ma aktywa w wysokości 46 miliardów dolarów, a fundacja Rockefellera około 4 miliardów. Że różnica jest zasadnicza. Z tymi pieniędzmi Gates może działać cuda, no i to właśnie chce robić w trakcie pandemii koronawirusa. Swoją drogą przestrzegał przed epidemiami jeszcze zanim to było modne i zachęcał, żeby rządy szykowały antywirusowe tarcze. Nikt nie posłuchał, więc Gates dzisiaj chce pomóc rządom, finansując badania nad szczepionką na COVID-19. Zainwestował w to już 250 milionów dolarów. I oczywiście wielu mu nie ufa. Wielu podważa jego dobre intencje. No bo co będzie, jeżeli szczepionka będzie tak samo wadliwa jak Windowsy? Mam osobiście ambiwalentne uczucia wobec tego pana. Z jednej strony trzeba docenić. Mógłby po prostu żyć wygodnym życiem rentiera, a jednak chce uczynić świat lepszym i swój majątek zamierza właściwie w całości przeznaczyć na cele dobroczynne. A z drugiej strony problem jest taki, że on tę dobroczynność definiuje bardzo często opacznie. To wspaniale, że wspiera szczepienia, pomaga w ten sposób przecież zmniejszyć śmiertelność w krajach biednych, ale już mniej wspaniale, a nawet wręcz przeciwnie, bardzo źle, że wspiera polityki planowania rodziny i to nie tylko w sensie rozpowszechniania antykoncepcji, ale także w sensie zwiększania dostępu do aborcji. No, na przykład na liście beneficjentów Fundacji Gatesa znajduje się słynna amerykańska proaborcyjna organizacja Planned Parenthood. Nieładnie, panie Gates. No, to jednak audycja o przedsiębiorczości, więc moralny aspekt działalności miliarderów osądzi najwyższy sędzia, a my nie mamy tutaj kompetencji, żeby podejmować się takiego zadania, więc zostawmy to na boku.
Ale skoro już mowa o Bogu, to na koniec dzisiejszego felietonu kilka słów o miliarderze, który chce być bliżej Boga, przynajmniej w tym fizycznym sensie. Wysyła w końcu rakiety w kosmos i planuje kolonizację Marsa. Kryzys pandemiczny skłonił Ilona Muska, bo domyślacie się Państwo, że to właśnie o nim mowa, do egzystencjalnych przemyśleń. Jako aktywny twitterowicz opublikował je właśnie na tym serwisie. Wyprzedaję niemal wszystko, co posiadam. Nie będę właścicielem żadnego domu, ogłosił na Twitterze. Jak wiadomo, prawie robi dużą różnicę. No bo załóżmy, że Musk wyprzedałby 99,9% swojego majątku. Ma 40 miliardów dolarów, prawda? No to sami sobie Państwo obliczcie, że 0,1% z 40 miliardów dolarów to wciąż będzie dobrych kilka milionów, prawda? Za takie grosze można żyć. Niemniej, Musk miał na myśli raczej majątek materialny, czyli swoje domy, samochody, drogie meble, a nie akcje. A te, tak nawiasem mówiąc, co również ogłosił na Twitterze sam Musk, wyceniane są zbyt wysoko. Musk miał na myśli akcje Tesli, jego najbardziej przyziemnej firmy, no bo produkującej auta elektryczne, a nie statki kosmiczne. No i coś w tym twierdzeniu jest. W maju zeszłego roku, proszę Państwa, gdy o koronawirusie ptaki jeszcze nie śpiewały, akcje Tesli były 3 razy tańsze niż dzisiaj, gdy przecież ludzie wstrzymują się z zakupami takich dóbr jak drogie samochody na prąd. No boją się, czy będą mieć za co je ładować. Co ciekawe, samokrytyka Muska nie spowodowała wyprzedaży akcji Tesli. No ale mówi się, że Musk ma fanów, a nie akcjonariuszy, którzy przymkną oko na każdy jego wybryk, skoczą za nim w ogień. To gwiazda rocka wśród biznesmenów, która może pozwolić sobie na publiczne chociażby przyznanie się do tego, że miewa stany depresyjne, albo na przypalanie jointa w trakcie wywiadu ze słynną YouTube'ową osobowością Joe Roganem. Moglibyśmy przyjrzeć się jeszcze innym miliarderom, ale ten felieton musi się kiedyś skończyć, więc pora na krótkie podsumowanie, albo bardziej staroświecko na morał. Najbogatsi przedsiębiorcy nie marnują porządnego kryzysu, tak, ale każdy z nich rozumie przez to niemarnowanie co innego. Mamy zwykle tendencję do przypisywania konkretnym grupom ludzi takich samych motywacji. Gates od Buffetta jednak, a Buffett od Muska różnią się nie tylko stanem konta. Zakładanie, że te osoby mają dokładnie takie same cele, motywacje i światopogląd, to po prostu błąd, który rodzi niezrozumienie, a niezrozumienie rodzi uczucie zawiści właśnie w przypadku tak zwanego 1% najbogatszych ludzi świata. Zawiść w kryzysie nam raczej nie pomoże. Drodzy Państwo, jak widać, są tacy, którzy w dobie kryzysów radzą sobie całkiem nieźle, a nawet i tacy, którzy potrafią wykorzystać sytuację i nic, tylko brać z nich przykład. A to był felieton Sebastiana Stodolaka, dziennikarza, publicysty, dziennik Gazeta Prawna, a Państwu w Radiu Wnet znany jako gospodarz audycji Zero Plus, program o przedsiębiorczości. Bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję i życzę miłego wieczoru.